Cała historia rzekomo nawiedzonej cerkwi w Chrościnie rozpoczyna się z rokiem 1866, w którym to generał lejtynant Krasnokucki, naczelnik 3. Dywizji Jazdy, otrzymał od cara w dziedziczenie kilka folwarków. Jednym z nich był folwark chrościński, zarówno cerkiew, jak i pałac, między innymi. Dobra te otrzymał za zasługi w tłumieniu powstania styczniowego, a rzeczywistymi gospodarzami właśnie zarówno cerkwi, jak i pałacu była córka Tatiana i jej mąż, generał Iwan Łopuchin. Ale jak rozpoczyna się historia na temat nawiedzenia tego miejsca? Musimy się przenieść do lat 50., kiedy to grzebano tutaj zwłoki ludzi, którzy umierali w pobliskim domu opieki. Zarzucano ówczesnemu personelowi domu opieki niedbalstwo, braki w wyszkoleniu, stąd te masowe śmierci. Pochowane tutaj były również zwłoki ówczesnych właścicieli cerkwi, pałacu, późniejszego domu opieki. Ale w latach 90., na początku lat 90., te zwłoki rozkopano, dlatego potrzeba była ich ekshumowania. Stąd bierze się opowieść o nawiedzeniu tej cerkwi. Właściciele mieli syna, który rzekomo bawić się miał w okolicy pałacu, w okolicy cerkwi i utonąć na pobliskich bagnach. Pochowany został na małym cmentarzu za cerkwią i w momencie, w którym zwłoki rodziców chłopca musiały zostać ekshumowane, podobno w tym momencie zaczęło się tutaj dziać. Być może dusza chłopca błąka się po okolicy, nie mogąc zaznać spokoju, nie wie, gdzie są jego rodzice, nie może znaleźć ich ciał, ich dusz, które zostały przeniesione z tego miejsca. Dzisiaj, tego wieczoru, postaramy się nagrać, zarejestrować lub zobaczyć jakąś małą postać. Być może uda nam się spotkać tego małego chłopca, zjawę małego chłopca, który błąka się tutaj, nie mogąc zaznać spokoju, który pytał o drogę, o swoich rodziców. Zostawimy też przed projektem ukrytą kamerę na jednym z drzew, żeby zobaczyć, co wydarzy się być może przed naszym projektem i czy coś kamera zdoła uchwycić. Jest kilka minut po północy, jesteśmy przy cerkwi w Chrościnie i zaczynamy projekt nocny. I mamy bardzo ładną aurę, jak się uda. To jest... Tak, jest chyba kilka dni po pełni, mamy bardzo ładną aurę. Jest duże prawdopodobieństwo, że się coś nagra, jeśli coś tu jest oczywiście. Dokładnie. No, rozkładamy i... Rozstawiamy sprzęt. I jedziemy patrzeć.
Na pewno też zauważyliście teraz, w momencie, w którym montowaliśmy pułapkę, fotopułapkę na drzewo, że kaplica była dosyć mocno oświetlona. Zawsze nam gdzieś brakowało tego oświetlenia na naszych projektach i w końcu chcieliśmy znaleźć taką latarkę, która spełni nasze oczekiwania. Zakupiliśmy latarkę, diodową latarkę LED-ową Fenix RL40R, która jak widać spełnia swoje zadanie maksymalnie, przynajmniej na nasze potrzeby, w których wyjeżdżamy na projekty do lasów, do cerkwi, takich jak teraz, otwarte przestrzenie. Latarka, która ma zasięg 773 metry i żywotność pracy ogólnej ponad 92 godziny. Więc jakby latarka o mocy takiej jak zaprezentowana i z 7 trybami świecenia spełnia nasze oczekiwania maksymalnie i nie musimy się już martwić o oświetlenie na naszych projektach. No także zobaczycie. Zobaczycie dalej. Tak. Jeżeli jesteście pasjonatami urbexu, chodzenia po opuszczonych miejscach, to polecamy Wam tą latarkę jak najbardziej. Jeżeli jesteście już zaawansowanymi pasjonatami, to link będzie w opisie do latarki, do naszego sprzętu, którego używamy. No i tam pojawią się głębsze specyfikacje sprzętowe. My zostawiliśmy kamerę, wracamy tutaj przed 12. Widziałem teraz. Co? Coś przyleciało jakieś tak dziwne. Kamera zapikała, nie? Jesteśmy w samochodzie, rozstawiliśmy sprzęt. Mamy 2 kamery monitoringu. I sprawdzamy, na razie siedzimy. W niedalekiej odległości od cerkwi. I sprawdzamy, czy coś uda nam się zarejestrować. Potem wchodzimy do akcji.
uznaliśmy, że podczas naszego pobytu w samochodzie zaczyna się dać coś nietypowego. Więc postanowiliśmy użyć naszej nowej latarki i wyjść troszeczkę w las. Też być może w poszukiwaniu tego cmentarza i postaci małego chłopca. Być może on próbuje nam się tutaj jakoś pokazać, coś zakomunikować. Podobno ten cmentarz był zaraz za cerkwią w niedalekiej odległości. Nie był to duży cmentarz. To był podobno malutki cmentarz, gdzie właśnie został pogrzebany ten mały chłopiec według legendy. I dlatego miał pojawiać się w jej okolicach jako zjawa, szukając swoich rodziców. Pytając o swoich rodziców, ale my w tym momencie nie widzimy tutaj żadnego cmentarza ani pozostałości po nim na chwilę obecną. A tutaj las wydaje się robić dosyć gęsty. Słychać zwierzęta nocne, co oczywiście pobudza wyobraźnię, biorąc pod uwagę fakt, że chodzimy po lesie niedaleko rzekomo nawiedzonej cerkwi i jeszcze opowiadamy straszne legendy. Ciekawe, ciekawe. Co się dzieje? Tak, tak. Dobra, to wracajmy powoli. Tutaj jest jedno miejsce, gdzie były bardziej bliżej cerki, tak pokażę ci. Jest takie miejsce, gdzie są jakieś pegły. Chyba teraz, tak? Co, ona już padła? Może nie była naładowana? Nie, naładuje ten. Powerbanka. Jest tu gdzieś zaznaczone? To jest ten czas już. Ten okres, pora roku, że wszystko zaczyna się powoli szybciej rozładowywać. Baterie mają krótszą żywotność, no ale musimy się z tym liczyć niestety. Zrobiliśmy rundkę wokół cerkwi, żeby sprawdzić, czy coś wyłapiemy, czy coś się będzie działo niepokojącego. Usłyszeliśmy dziwny dźwięk, dlatego postanowiliśmy teraz usiąść przy cerkwi, przy samej cerkwi i tutaj wyciszyć się, być może coś usłyszeć, zaobserwować, spróbować skontaktować się, być
może z małym chłopcem, być może z jego rodzicami. To też warto zaznaczyć, że to też nie jest... Warto zaznaczyć, że to też nie jest łatwy projekt do zrealizowania, ponieważ nie możemy wejść do środka cerkwi. Jest zamknięta. Zresztą jest odrestaurowana, nawet jakby była otwarta, to raczej byśmy i tak do niej nie wchodzili, no bo nie mamy tego w zamiarze. I też warto o tym wspomnieć, że to, co my w tym momencie chcemy zrobić, czyli w jakiś sposób się skomunikować z tym małym chłopcem lub z kimkolwiek, kto tutaj jest, to nie jest w żaden sposób wywoływanie duchów. Żeby nikt sobie nie pomyślał, że my tu siedzimy i będziemy wywoływać ducha i go ściągać, tylko tak jak zwykle będziemy się starali zweryfikować, czy coś tutaj jest, może się w jakiś sposób skontaktować, może ten chłopiec będzie chciał się z nami skontaktować i przekaże nam może jakieś informacje, które nam pomogą mu pomóc. Także kończąc myśl, nie zawsze jest tak, że mamy obiekt zamknięty. Czasem jest tak, że po prostu musimy pokręcić się po okolicy, spróbować zaobserwować jakieś dziwne zjawiska. Tak jak ten fotograf amator, którego słowa przytaczaliśmy wcześniej, który rzekomo widział tutaj chłopca. Małego chłopca, który pytał się go o jego rodziców. Także my też na coś takiego liczymy, będąc tutaj na projekcie, przyjeżdżając tu do Chrościna pod tą cerkiew. Nie mówimy, że to się uda, ale zawsze jakaś nadzieja jest. Rozstawiliśmy rempoda, kilka kamer, mamy ze sobą dyktafon analogowy, no i zobaczymy, czy coś się uda wychwycić. Tak jak Radek zaznaczył, my nie wywołujemy, my staramy się zobaczyć, czy coś będzie się chciało z nami skontaktować. No i zaobserwujemy to, albo i nie. Jesteśmy tutaj, żeby skontaktować się z duszą małego chłopca, który rzekomo błąka się tutaj, w pobliżu cerkwi. Chcemy też spróbować skontaktować się z jego rodzicami. Janą, z Iwanem. Jeżeli ktokolwiek tutaj jest z nami, prosimy o znak. Ktoś jest tutaj z nami? Próbujemy skontaktować się z małym chłopcem, który utonął w pobliżu cerkwi.
to ty powodujesz miganie REM-poda urządzenia z czerwoną diodą? Jeżeli tak, podejdź do niego bliżej. Podejdź do nas. Daj nam jakiś sygnał, że tutaj jesteś. Czy szukasz swoich rodziców nadal? Zbliż się. Uruchom REM-poda. Uruchom urządzenie z czerwoną diodą. Podejdź bliżej. Podejdź bliżej. Tak jak ja. Przysuń rękę. Przysuń się do tego urządzenia. Niech jedna z większych diod zamiga. Zrób to jeszcze raz. Jeżeli to ty i chcesz się z nami skontaktować, zrób to jeszcze raz. Czekaj dłużej. Podejdź do tego urządzenia. Stuknij w drzwi. Odpowiedz mi. Zamigaj jeszcze. Albo mnie dotknij za rękę. Podejdź bliżej do anteny. Tak jak ja. Dotknij mnie, wydaj jakikolwiek dźwięk. Widzisz, patrz. Ja nie wiem, czy to... Bo to zobacz, że to nawet łapie tutaj. No. I cholera wie teraz tak naprawdę, czy to... Bo tu mamy jedną kamerę. A tu mamy drugą. Ale dobra. Ale idzie po kole. Jakim cudem tutaj jest?
takie mocne. Chyba, że coś jest za tym, może jakiś alarm czy coś. No bo zobacz, tu nie ma. A przy sobie tak? No. I wiesz, nie wiem, no nie wiem, co tam jest za drzwiami. Też, jeżeli poproś go, żeby na przykład złapał mnie za rękę, jak tutaj będzie przechodził, może będzie lepiej mu złapać mnie za rękę, będzie się czuł pewniej. Zostawmy taką małą ziemię po prostu. Dobra. Nic tu nie słuchało i staramy się zachować ciszę. Nagranie EVP 2. Próbujemy skontaktować się z duszą chłopca, małego chłopca, który utonął w pobliżu cerkwi na Bagnach. Czy to ty kontaktowałeś się wcześniej z nami? Jeżeli tak, daj nam ponownie znak swojej obecności. Prosimy. Rzekomo nawiedzona cerkiew w Chrościnie. Kolejne miejsce owiane legendą rzekomego chłopca, który tutaj miał utonąć w pobliskich bagnach. Kolejne miejsce, w którym się pojawiamy. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Że nie ostatnie. Jest to pierwszy odcinek, który się kończy z naszej serii kilku odcinków z Wielkiego Wyjazdu. Przyjdzie czas na wnioski, które przekażemy wam na pewno w naszym materiale, bo jeszcze musimy sprawdzić materiał, wszystkie kamery. Tak. Jedna rzecz była zaskakująca i dość niepokojąca. Znaczy niepokojąca, dziwna. Nigdy nam się nie wydarzyła, ale to trzeba by było sprawdzić na jednej z kamer, czy rzeczywiście coś takiego się wydarzyło, czy nam się nie przewidziało. Tak. Mnie z kolei też zastanowił jeden dźwięk,
który był dosyć głośny w momencie, w którym chodziliśmy po lesie za cerkwią. Ale tak, jest kilka rzeczy do sprawdzenia. Nasze odczucia są takie, że było w miarę spokojnie, ale musimy zweryfikować to na naszych kamerach, także wszelkie wnioski na pewno przekażemy. Kończymy projekt w cerkwi. Być może jeszcze kiedyś tu wrócimy. Trzeba jechać dalej, sprawdzać kolejne miejsca, które zobaczycie w kolejnych odcinkach. Cześć. Do zobaczenia.